W Czarnie-Zdroju odbyły się drugie zawody Lord of the Board. W zawodach wzięło udział 13 zawodników i 3 juniorów, którzy na torze na Słonecznej Polanie prezentowali swoje umiejętności w jeździe na mountain boardingu. Jest to specjalnie skonstruowane deskorolka z większymi pompowanymi kołami, dzięki którym można na niej zjeżdżać praktycznie na każdym terenie. Dużo jeżdżę na nartach zimą. Szukałem letniej alternatywy do nart. Nie znalazłem. No i postanowiłem spróbować na mountain boardzie z 4 lub 5 lat temu. Podobało mi się, pojechałem na jedne zawody, drugie. Poznałem trochę ludzi, którzy też jeżdżą na mountain boardzie i tak się to zaczęło. No i praktycznie tyle. A jak się odbija ten sport w Polsce? Czy jest to jeszcze na niskim poziomie? Ponad 10 lat w Polsce, mimo wszystko, bo mało znana jest deska, prawda? Czy się rozwija? Myślę, że tak. Powoli się rozwija, coraz więcej ludzi kojarzy. Wiesz, szkoły też promują, jest kilka szkół. Jest szkoła w Wiśle, jest szkoła w Karpaczu, Karpacka Szkoła Mountainboardu, niedaleko stąd, niedaleko Szczawna, można próbować. Najlepiej na początku wybrać sobie łagodną, trawiastą górkę do nauki. No i trzeba pamiętać, wiadomo, o ochraniaczach, bo jednak jest tu kontakt z podłożem, to nie jest śnieg. Często jeździmy po kamieniach, prawda, po szlakach górskich, więc kolana, łokcie, nadgarstki, kask to tak standard. Bez tego raczej nie polecam mountainboardu. Były to dopiero drugie zawody w Szczawnie, lecz zgromadziły na torze wielu zawodników z całej Polski oraz jednego zawodnika z Czech. Rybnik, Jaworzno, tamty bardziej okolicy, Żywiec. W Polsce niestety nie ma wielu przygotowanych do tego typu zjazdów torów. Jednym z kilku torów nadających się do zjazdów jest ten w Szczawnie-Zdroju. Jest mało torów w Polsce przystosowanych do mountainboardu. Ten też jest tak, bardziej rowerowy jest, ale można na nim się ścigać, a w większości torów jest niemożliwe raczej. Ciekawym rozwiązaniem na torze jest bramka zamontowana przy starcie. Otóż po wypowiedzeniu automatycznie słów informujących zawodników, aby się przygotowali do startu, bramka za każdym razem otwiera się w innym momencie, co od samego początku skazuje zawodników na czujność. Ta ekstremalna dyscyplina sportu jest przeznaczona praktycznie dla każdego, kogo byłoby stać na kupno całego sprzętu. Trzeba dać około 1500-2500 za deskę, ale ta deska już służy nam na długie lata. Praktycznie co się psuje, no to dętki, prawda, no to jest minimalny koszt, jakieś tam drobne rzeczy, śrubki. No i ochraniacze, trzeba pamiętać o ochraniaczach, to też jest wydatek tam 500 zł powiedzmy. Ale to już wtedy mamy sprzęt na lata aktywnej jazdy. Okay. Przede wszystkim korzystają z niej snowboardziści, którzy mogą dzięki temu trenować również latem. Przede wszystkim dla narciarzy, snowboardzistów, którzy wiesz, latem nie mają co robić, ale tak samo dla najmłodszych, prawda? No, uczymy ludzi od 6 roku życia już jeździ, prawda? Bo można dopasować sprzęt do wagi rajdera, deska krótsza, lżejsza. Jest to ciekawe rozwiązanie na spędzenie dnia w naszym rejonie, ponieważ w okolicach Wałbrzycha znajduje się wiele miejsc, na których można zjeżdżać na tej desce. No to ze Stanów się wzięło, w 1992 roku powstało, zdaje. Do Polski dotarł w 2003 roku. Dużo osób w Wałbrzychu jeździ? W Wałbrzychu jeżdżę tylko ja. Organizator zapowiedział na przyszły rok kolejne, trzecie zawody w mountain boardingu, które także odbędą się w Szczawnie. Jak sam organizator zapowiedział, będzie się starał o zaproszenie większej ilości zawodników oraz tych, którzy przez kontuzję nie mogli wystąpić w ostatnim biegu. Zatem jeśli jego słowa okażą się prawdziwe, kolejne zawody zapowiadają się bardzo ciekawie i interesująco.